Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT, czyli osoby, które prowadzą sprzedaż opodatkowaną, mają obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego, to jest JPK VAT. Natomiast od 1 lipca 2018 roku na żądanie organów będzie też obowiązek przesyłania innych struktur JPK. Oczywiście przesyłanie tych plików JPK to jest obowiązek przedsiębiorcy, a za niezłożenie takiego pliku, takiej struktury oczywiście będą nakładane kary. Celem tych zmian jest oczywiście, można powiedzieć, szybszy kontakt podatnika z Urzędem Skarbowym, szybsze przekazywanie tych danych. Urzędy będą miały też możliwość szybszego weryfikowania tych danych przesłanych przez podatnika, przeprowadzania dokładniejszych kontroli.